To jest Box jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. To jest Box dzisiaj ze Szklarskiej Poręby z Oskarem Kapczyńskim. Jak się masz, bo niedużo zostało do walki, więc jak forma? Bardzo dobrze, waga właśnie dopięta, także teraz tylko odpoczywanie dzisiaj tutaj w Blue Mountain Resort. Odnowa biologiczna już ostatnia przed walką i skupić się dobrze, wyjść i zrobić swoje. To w sumie taki fajny nowy news, jeżeli chodzi o Twoją karierę, że znalazłeś tutaj nowego sponsora, Blue Mountain Resort. Będą Cię wspierali, będziesz tutaj chyba robił część przygotowań. Tak, tak, na pewno. Jest tutaj salka, siłownia, także odnowa biologiczna, spa, także na pewno będę korzystał. Z panem Rafałem, myślę, mam dobre relacje, więc będzie to postępowało. Kiedy dowiedziałeś się o gali i co to dla Ciebie znaczy? Bo gala wyjątkowa, nie dość, że bez publiczności, to pierwsza gala Mateusza Borka w nowej telewizji, Telewizji Polskiej. To znaczy tak, dowiedziałem się o walce w miarę szybko. Miałem, nie ukrywam, przeczucie, jak zobaczyłem na rozpisce TBA kontra TBA. Także już byłem w 70% pewny, że ja na niej zawalczę. I co? No i w zasadzie 5 dni po ostatniej walce już zacząłem trenować, także nie było żadnych przestojów. Jeśli chodzi o telewizję polską, to jest jednak duże wyróżnienie, bo wiadomo, te walki o Mistrzostwa Świata zazwyczaj na tych kanałach się prowadziło. Jest to odbiór międzynarodowy. A projekt bez publiczności, no niestety, ja lubię publiczność. Mam dużą rzeszę kibiców, którzy jeżdżą za mną. No i tyle, zobaczymy, to coś nowego. Myślę, że coś typu sobota bokserska, tylko że wiadomo, w moich rękawicach bez koszulki i czwarta runda do tego. Co powiesz o rywalu? Rywal, dobry ułożony technicznie, pracowity chłopak. Podejrzałem jego walki, zanalizowaliśmy go z trenerem, także będzie dobrze. Rozmawiałeś z Mateuszem Borkiem? Wiąże z tą przyszłość? Będziesz współpracował na stałe tutaj z MB Promotion i Tymexem? To znaczy, jeśli pojawią się takie chęci, myślę, że dobrze się pokażę teraz w tej walce, to na pewno. Ja jestem otwarty na taką propozycję, na taką współpracę. Mam nadzieję, że tutaj też mój promotor Mariusz Grabowski wiąże ze mną jakieś tam pokłady. Także musi to postępować. Jak będą obie strony zgodne, obie będą chciały, to ja jestem jak najbardziej na tak. Dużo się słyszało o tym, że jesteś najmłodszym zawodowcem w Polsce. Zawodowy jest to dla mnie osoba, która tylko tym się zajmuje. Ty w tej chwili zajmujesz się tylko boksem? Tak. Zaczęła się pandemia, zamknęli nas w domach, kwarantanna. To stwierdziłem, że rozpoczynam nowy etap w swoim życiu. Już nie muszę wstawać o 4, żeby robić trening przed szkołą, tylko skończyłem właśnie tą szkołę. Tylko mogę wstać, wyspać się, zjeść, wziąć wszystkie witaminy, pójść zrobić trening, wrócić, pójść spać. Znowu trening, po czym jakąś odnowę i wieczorem jakieś rozciąganie albo kolejny trening. Więc ja żyję tylko tym. Żyję marzeniami, postawiłem wszystko na jedną kartę. Mam nadzieję, że mi się to po prostu opłaci. No i zobaczymy już w sobotę. Jak byś zaprosił tych nieprzekonanych do oglądania Twojej walki? Będą fajerwerki. Postaram się pokazać najlepszą wersję siebie i kunszt bokserski, którego czasami brakuje na niektórych galach. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Zapraszam więc do subskrybowania kanału To Jest Box oraz do odwiedzenia strony naszego sponsora Bino Poland.